spotkanie w domu Panien Trzebnickich we Wrocławskiej Galerii Fotogen jest ostatnim spotkaniem informacyjnym programu BMK 2017. Podczas tego spotkania chcemy z przedstawicielami ośrodków kultury, tego podstawowego komponentu programu BMK obok instytucji oświatowych, przedyskutować kwestie sieciowania, włączenia szerszego tych instytucji w przygotowanie projektów realizowanych w ramach programu BMK w tym roku. Także chcemy odpowiedzieć na wszelkie pytania, wątpliwości, które podczas ubiegłorocznej edycji się pojawiły. Jesteśmy jako Muzeum Polskie, jesteśmy gotowi na współpracę. Czekamy na ciekawe propozycje i zachęcamy wszystkich do udziału w projekcie Niepodległa. Tutaj chcielibyśmy się podeprzeć portalem do KIS.pl, który myślę, że nam pomoże w doszkoleniu naszych pracowników i może ludzi, którzy będą chcieli skorzystać w ogóle z dofinansowania i z całego programu. Każda forma promocji jest cenna, to bez wątpienia. Myślę, że warto by wypromować te wydarzenia u nas w teatrze, które mają charakter pozalokalny. No, tak się staram to artystycznie prowadzić, żeby poszczególne premiery, ponieważ to jest jedyny teatr dramatyczny w mieście, czyli on musi zaspokajać potrzeby różnych grup odbiorców. No, ale też staram się, żeby wspólnym mianownikiem tego wszystkiego była jakość artystyczna. No i teraz teatr istnieje oczywiście w przestrzeni lokalnej, to jest jasne, ale teatr istnieje także w przestrzeni ogólnopolskiej, ponieważ tak się firmy buduje po prostu. Czyli poprzez jakość artystyczną chcielibyśmy zaistnieć także w skali ogólnokrajowej. I ten portal jest bardzo dobrym miejscem, myślę, do takiej promocji, zwłaszcza, że on ma przełożenie potem na tę stronę Narodowego Centrum Kultury, na granic właściwie. W związku z tym siłą rzeczy to jest oczywiste, że jeżeli jesteśmy blisko siebie, czy to są Niemcy, czy to są Czechy, czy to jest Polska, to jakoś tam współdziałamy, ponieważ spotykamy się razem. Czesi też zresztą bardzo często w Wieloniej Górze spotykam Czechów po prostu. Więc to jest sprawa oczywista w tej chwili.